Siemanko, tutaj Pomidor.pl i witam was bardzo serdecznie w drugim i zarazem ostatnim odcinku z Crash Team Racing Nitro Fueled z Oxide Story. No i cóż, poprzednim razem zabraliśmy się za pierwsze dwa światy, czyli za Insanity Beach oraz The Lost Ruins, pokonując Reapera Roo oraz Papu Papu. No i dzisiaj zabieramy się za Glacier Park i za wiadomo jakie poziomy, ponieważ wszystkie je już znamy na pamięć. To w końcu nie jest pierwsza seria, którą nagrywam na kanale, co nie? Już czwarty raz będziemy widzieli te poziomy. A ja za ten czas pozwolę sobie otworzyć Coca-Colę i dalej gadać może na jakieś luźne tematy, bądź też cokolwiek, ponieważ tak jak już wspominałem, to są te słynne dwa odcinki DLC, które mogę sobie na luzie poprowadzić. I stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie to, że w tej serii będę sobie tutaj patrzył co jakiś czas na gameplay i na Audacity i będę sobie w tym momencie teraz grał w Nitro Fuelda na online i będę sobie wam tutaj mówił co ciekawego się dzieje. Bo to trochę zahacza faktycznie o Nitro Fuelda, więc czemu by nie. No i tak, jakie są w ogóle moje odczucia może grając Oxide'em w tej oto serii, jak nagrywałem ten gameplay w piątek, czyli dla mnie to będzie dwa dni temu, ponieważ mamy dzisiaj niedzielę, a wy nie wiem kiedy to zobaczycie tak szczerze. Ujmę to tak, szczerze? Oxide mi się przyjemnie dosyć gra, tylko cały czas mnie dziwi jedna rzecz, bo gra jest bardzo mocno skupiona na tym, że praktycznie jest oddana temu pierwowzoru, wiecie, w sensie pierwowzoru. No chodzi mi o to, że jest bardziej oddana Crashowi Team Racing niż Crashowi Nitro Kart. Tak, to, że się pojawił się content z Nitro Karta w postaci poziomów, czy postaci, czy tam nie wiem jeszcze czego w sumie, to jest jedno, ale dziwi mnie jedna rzecz. Czy czasem Oxide nie powinien być reprezentowany przez maskę Uka Uka, a nie przez Velo? Tak szczerze? Bo dla mnie to jest troszeczkę takie, nie wiem, uderzające o to. To trochę takie dziwne dla mnie. I tak, żeby nie było. Pomidor, ale kto ci każe grać Oxide'em, jak ci to tak bardzo przeszkadza? To nie jest tak, że to mi jakoś bardzo szczególnie przeszkadza, ale z drugiej strony jest to trochę denerwujące, I guess, biorąc pod uwagę, że hej, Oxide bardziej pasuje do Uka Uka niż Velo, do maski Velo. I dla mnie to troszeczkę jest dziwne, że okej, jestem w stanie zrozumieć, że gra, wiecie, bardziej się skupia na aspektach Team Racing, ale skoro mamy już tą trzecią maskę, czyli maskę Velo, to czy nie byłoby lepszym pomysłem dać tutaj tej maski jeszcze w Adventure Mode, żeby mówiła coś takiego jak Aku Aku czy Uka Uka, czyli tak zwany tutorial? No, co by twórcom szkodziło, żeby coś takiego zrobili? Jak ja przynajmniej uważam, że to nie byłoby nic złego. A wy co sądzicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach. Oh my god, co ja tutaj najlepszego zrobiłem? Pewnie nie będziecie wiedzieli o co chodzi, więc śpieszę już z wytłumaczeniem. Otóż gram sobie teraz w online z ludźmi, dokładnie w matchmatching. Nie z online z kolegami, ponieważ chlip, moi wszyscy znajomi o tej godzinie coś pewnie innego robią niż grają w CTR-a, a ja to nagrywam o równo 18. Gram sobie dokładnie w poziom Clockwork Wumpa i tutaj zrobiłem taką głupotę, ponieważ wiecie, jak jest sekcja, ten taki skrót, który powoduje, że możecie jechać po tych, po tych takich kołach zębatych, to mi się w jakiś tutaj sposób udało wskoczyć na boczne koło zębate. W sensie to jest to koło zębate przy dzwonie, ten, który tam u góry, wiecie, rusza się w lewo i w prawo. I mi się udało na to takie malutkie kółeczko, które jest praktycznie blisko przepaści, dostać. I przez chwilę sobie tak stałem na tym, po czym spadłem. Znaczy, to było pewne, że spadnę, no bo biorąc pod uwagę, że na przepaści byłem, tak więc no. Tja. Ale wyścig w końcu ukończyłem jako drugi. I to jest w ogóle dla mnie dziwne. Nie lubię strasznie online w CTR-ze, ponieważ on jest strasznie pobagowany. No, słuchajcie, ja rozumiem wszystko, ale co mnie bardzo denerwuje w tej gierce, to to, że kończę wyścig jako drugi, a gra nagle mnie wyrzuca, jakbym był trzeci.
gdzie gracz trzeci, który według tej listy jest drugi, nawet nie ukończył tego wyścigu. To jest dla mnie co najmniej dziwne. Znaczy, ja wiem, że przywalasz się, no to po co grasz w online? No problem jest taki, że też kupiłem tego CTR-a, żeby grać w online, między innymi, ze znajomymi, więc to chyba jest logiczne, że mam prawo to skomentować i mam prawo do tego się przyczepić, że twórcy zwalili sprawę z tym. Chociaż, okej, zwrócę honor, może nie do końca jest tak, że to jest wina twórców, bo równie dobrze możemy się przyczepić do tego, że każdy z nas może mieć do dupy internet. No, okej, to trochę też jest takie pójście na łatwiznę, biorąc pod uwagę, że haha, wiecie, wszyscy macie do dupy internet. Ale podejrzewam, że gdybym podłączył się po kablu do PS4, nie po Wi-Fi, jak ja to teraz lecę, tylko po prostu gdybym się przez kabel połączył do PS4, biorąc tak jakby, znaczy, tym samym obezwładniając mój komputer, w sensie, wiecie o co chodzi, no, gdybym odłączył przykładowo kabel od kompa, który jest podłączony, który jest jakby kablem do internetu i bym podłączył sobie go do PS4, to w tym momencie na kompie bym nie miał internetu. I podejrzewam, że gdyby nawet po kablu poleciał na PS4, to sądzę, że i tak by to nie miało żadnej różnicy i tym bardziej byłby z tym malutki problem, tak szczerze powiedziawszy, więc okej. No mówię, podejrzewam, że byłyby z tym same problemy, no tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić. Nie wiem, może są osoby, które grają na po kablu i moją, może nie wiem, nie mam takiego cyrku, że hej, ktoś tutaj nagle, kto jest trzeci, gra go, uznaje, że jest drugi, a ja pomimo tego, że ukończyłem wyścig, to spadłem o miejsce w dół. Tak, wiem, przyczepiłem się tego online'a, no ale no sorry bardzo, no tak jak już wspomniałem przed chwilą, mam prawo to skomentować, ponieważ gram w tę grę i mam prawo wyrazić swoje zdanie. Czy to jest sposób taki, że haha, krytyka, czy to jest sposób, że hejt? Tak czy siak, to jest wyrażenie zdania swojego. Mogę to zrobić w łagodny, jak i w trochę ostrzejszy sposób. Więc osoby, które by się teraz do mnie przyczepiły, mam do tego prawo. A teraz grając sobie, bo teraz akurat wylosowali trasę Dingo Canyon. W ogóle to jest też taka śmieszna sprawa, ponieważ spotkałem się z opinią od różnych ludzi, że bardzo znienawidzona wręcz trasa na online to jest RoosTubes. I powiem wam szczerze, że jestem w stanie w to uwierzyć, bo pomimo, że lubię bardzo RoosTubes, to uważam, że to trochę jest przegięcie pały, bo jednak grając w te trasy chcemy trochę dłużej spędzić czasu niż, nie wiem, niż dwie minutki. Na przykład Dingo Canyon, okej, Dingo Canyon też jest dosyć krótkawą trasą, biorąc pod uwagę, że no, dopiero długość, taka powiedzmy prawdziwa długość, zaczyna się właśnie od Glacier Park, czyli od świata, który aktualnie robimy i aktualnie widzicie na ekranach. Ale tak szczerze, no, wydaje mi się, że no wydaje mi się, że RoosTubes to trochę zły pomysł na granie online mecza. Ale co ja tam wiem, ja się nie znam, że tak powiem. Lepsze to w sumie niż ciągłe granie na Twilight Torch czy Prehistoric Playground. Mimo że bardzo darzę sympatią oba poziomy, to jednak granie tylko w jeden poziom na matchmatching to też jest takie bardzo leniwe podejście. Ale mówię ponownie, to jest tylko moje zdanie, nie bierzcie do siebie mojego zdania, ponieważ ja tutaj wyrażam swoją opinię, która jest po części opinią jak dla mnie dobrą, a po części mogą ludzie stwierdzić, że jest to zła opinia, bo zamiast doceniać, to ty krytykujesz. Bo równie dobrze CTR-a Nitro Fueled nie mogło być, a ty krytykujesz. No, słuchajcie, gra ma swoje wady i zalety i to jest tak naprawdę każda gra ma coś takiego. No, nie ukrywajmy tego. Nie ma gry idealnej, nie ma gry, która nie ma ani jednej wady. Uwierzcie mi, nawet Wiedźmin 3, który jest tak bardzo przez Polaków wywyższany, mówiąc, że haha, Wiedźmin 3, 3 Wiedźmin 3, wiecie, taki mem, 3 Wiedźmin 3 najlepsza gra. Okej, ale ta gra też ma swoje wady, nie zapominajcie tego, to nie jest idealny produkt. W ogóle zdobyłem 300 Umpa Coinsów, to jest bardzo fajne.
Ale trochę nie mam, powiem wam szczerze, nie mam za bardzo co robić w tym CTR-ze, jeżeli chodzi o takie moje prywatne granie, ponieważ mam już wszystkie pojazdy. Wszystkie postacie mam, które są obecnie, bo wiadomo, że od trzeciego Grand Prixa pojawi się dużo więcej nowego kontentu. Ale jeżeli chodzi o ten Grand Prix, to tak naprawdę zrobiłem wszystko w niecałe 2 tygodnie. I tak, zanim ktokolwiek napisze swój komentarz w postaci, że a, bo ty no life'iłeś w tę gierkę, dlatego teraz narzekasz, że nie masz nic do roboty, powiem tak. Wiecie, co wyróżniło Grand Prix numer 1 od Grand Prixa numer 2? Że w Grand Prixie numer 1, okej, to, że sam fakt, że się pojawił, że się pojawiło coś nowego, czyli nowy content w postaci Grand Prixu, to jest jedno. Ale ja odnoszę wrażenie i to jest moje zdanie i chcę, żebyście uszanowali moje zdanie, bo ja wasze zdanie szanuję, więc mam nadzieję, że moje zdanie również zostanie uszanowane, że sezon drugi jest gorszy od sezonu pierwszego, bo jak dla mnie w sezonie pierwszym było więcej do roboty niż w sezonie drugim. Tak szczerze. Bo okej, mamy Prehistoric Playground, no ale ja przynajmniej nie mam zamiaru całe życie podniecać się tym jednym poziomem. Jednak wolałbym się skupić na takich aspektach jak chociażby takie, nie wiem, zadania tygodniowe, dniowe czy tam weekendowe. Nie wiem czemu mam wrażenie, że te zadania, właśnie między innymi ten typ zadań był o wiele ciekawszy w właśnie Grand Prixie numer 1 niż 2, bo większość w dwójce, przynajmniej jakie mi się trafiały, to było przykładowo, że mam, nie wiem, zaliczyć zadanie Steal the Bacon, czy tam, kurde, Reaperem Rue pojechać i nie wiem, z kimś się naparzać w Battle Mode'a. W Grand Prixie numer 1, nie wiem, wydaje mi się, że tam było więcej do roboty, tak szczerze. No mogę się mylić, ale przynajmniej mi się tak wydaje z tego, co ja przynajmniej pamiętam, grając z pierwszego Grand Prixa. I swoją drogą Grand Prix numer 2, a raczej sezon drugi tego Grand Prixa, to... Znaczy tak, bo wiem, że zaraz powiecie, ale to powinno się mówić 1 i 2. Ja traktuję Grand Prixy jako sezony, to jest coś ala takie, nie wiem, jak dla mnie sezony w Fortnite, czy tam w PUBG, czy w innych takich typu grach. Po prostu ja to traktuję jako sezony, nie chcę tego... dzielić jako osobny Grand Prix 1, osobny Grand Prix 2, więc jeżeli będę mówił o jakichkolwiek Grand Prixach, to będę tutaj mówił, że sezon pierwszy i sezon drugi, ok? Więc tak, sezon drugi wprowadził też parę ciekawych rzeczy, bo mogę w sumie powiedzieć takie podsumowanie, biorąc pod uwagę, że ja wypuszczę ten film prawdopodobnie w momencie, kiedy już będzie po drugim Grand Prixie, a raczej po sezonie drugim. A ja w tym momencie, kiedy ja to komentuję i patrzę przy okazji od czasu do czasu na ten ekran w Vegasie, to mówię, gram w niedzielę 25, a Grand Prix sezon drugi kończy się za 2 dni, czyli pojutrze, czyli... Tak szczerze, to we wtorek. We wtorek się kończy. Więc moje podsumowanie jest takie, że dla mnie to było trochę za szybki Grand Prix, za dużo się tutaj nie działo. Znaczy, no był to taki, powiedzmy, szybki Grand Prix. O, jak to mogę powiedzieć. Fajne jest to, że dodali tutaj nowe skiny, jak chociażby tam skiny Reapera Rue i tam tych Jurajski Zem bodajże, czy coś takiego? Nie, to był Jurajski Krank, przepraszam. Zem i Zam chyba też dostali swoje skiny, o ile dobrze pamiętam. No i no fajne jest to, że dostały się te skiny tutaj nowe, no ale tak powiem wam szczerze, że mówię. Wydaje mi się, że Grand Prix sezon pierwszy miał więcej do zaoferowania. Tak szczerze. Muszę sobie przypomnieć, co się tam robiło w sezonie pierwszym, no poza oczywiście prezenterkami oraz tauną, no to tam też się trochę rzeczy działo, no ale mówię, muszę sobie przypomnieć. I tak, sezon pierwszy nie ukończyłem dlatego, że nie miałem jakby trochę na to czasu, biorąc pod uwagę, że jestem też człowiekiem, nie jestem maszyną, jak co niektórzy myślą, że haha, youtuberzy to są maszyny, które mają, nie wiem, 24h na dobę spędzać na YouTubie i tyle. No, ja nie jestem taki, of course, i miałem po prostu takie swoje dni, że
przykładowo w piątek wieczorem, albo to było, nie, to było przed wieczorem, tak koło 17-18 zwykle sobie teraz wyjeżdżałem do dziadków, żeby sobie tak dwa dni odpocząć, żeby w niedzielę wrócić i poczytać sekcję komentarzy pod filmami, które ustawiłem sobie jako, wiecie, filmy, które mają być dostępne o danej godzinie. I chyba w tym tygodniu, co będzie, też tak zrobię, ponieważ, no, nie mówię, że czuję się zmęczony tym, tylko po prostu uważam taki dwudniowy odpoczynek, żeby tak sobie, nie wiem, wyciszyć się, uciec trochę od takiej, powiedzmy, codzienności, jest fajny. Tym bardziej, że dzisiaj wieczorem, no niestety, idę do roboty już. Trochę szkoda, że tylko dwa dni wolnego, ale lepiej korzystać z tego, co się ma, niż żebym miał ciągle narzekać, że o Jezus Maria, ja nigdy wolnego nie mam. Fajne jest to, że tam piątek cały mam wolny i całą sobotę i dopiero w niedzielę wieczór idę do roboty, ale powiedzmy sobie szczerze, ale to jest trochę za mało, tak szczerze. No bo gdybym chciał sobie pojechać, nie wiem, do dziewczyny albo do kogoś, to jest problem, ponieważ no w robocie zostaliśmy we trójkę. Czyli we trójkę ja i dwie moje koleżanki i taka trochę do dupy sytuacja. Ale wiecie, jak to jest, nie każdy chce na nockach pracować, jak to mawiają. No bo taka jest prawda. Więc muszę sobie niestety pracować do momentu, aż chyba będzie trochę więcej osób. Jestem na to przygotowany, aczkolwiek też jestem osobą i też będę chciał sobie jakieś wolne zrobić czy coś. Tak, sorry, że tak trochę zbaczam z tematów, ale ja lubię sobie tak troszeczkę od czasu do czasu tak, nie wiem, może trochę ponarzekać, może trochę tak pożalić się, jak to ja mam zresztą. Nie to, żebym traktował YouTube jako takie, haha, miejsce do wylegiwania swoich problemów, bo jestem raczej ostatnią osobą, która chciałaby mówić o jakichś swoich prywatnych problemach czy coś. Bo wolę o takich rzeczach nie mówić, ponieważ to są moje prywatne sprawy. Ale tak se opowiedziałem z tego względu, że czemu by nie. Ponieważ skoro mam poprowadzić sobie na luzie tę serię, to czemu by z tego nie skorzystać. Tym bardziej, że i tak tutaj no fabuła jest cały czas taka sama, tylko zmienia się to, że gram inną postacią. I tutaj swoją drogą tą trasę zaliczę dosyć bardzo szybko. Bo stwierdziłem sobie, że tylko to okrążenie wam normalnie pokażę, bo... Albo dwa okrążenia zrobię normalnie? Nie, chyba jedno, to jedno, ponieważ Edwin Labs dosyć szybko zaliczyłem. Bo cały czas jest dostępny ten glitch, który pozwala wam, wiecie... Na początku poziomu jest taka rura, w sensie na początku. Może inaczej to wytłumaczę, zaraz zresztą zobaczycie to. Mam nadzieję tylko, że w trakcie, gdy będę montował audio, to dobrze to zmontuję. Żeby, wiecie, mój komentarz, który teraz słyszycie, zgrał się z tym, co ma faktycznie miejsce na ekranie. O, tutaj Thunderstruck zaczynamy. Będę się do tego zbliżał. O, właśnie, widzicie tą tutaj rurę? Zobaczcie, to jest glitch, który jest cały czas dostępny. Mianowicie, kiedy uderzycie w tą rurę, jak widzicie, maska was przeniesie do przodu. I możecie zrobić coś takiego i sobie ominąć 90% tego poziomu. I to jest dosłownie fajne. I ja coś takiego zrobiłem jeszcze, jak zrobiłem odcinek z Q&A, kiedy odpowiadałem na wasze pytania. I to jest bardzo fajny glitch, który lubię wykorzystywać, nie powiem, że nie. Bo to tak bardzo fajnie ułatwia poziom i nie muszę tego poziomu całego pokazywać, biorąc pod uwagę, że już to zrobiłem 3 razy na kanale. A nawet więcej, bo jeżeli mam jeszcze wliczyć oryginalny Let's Play z CTR-a sprzed 5 lat oraz V2 sprzed paru miesięcy, no paru, czekajcie. Od maja minęło 3 miesiące, sprzed 3 miesięcy. No to, no wiecie, już widzieliście tą trasę od A do Z. Trochę mi jest szkoda, że spaczowali ten skrót w Thunderstrucku, ponieważ ci, co będą wiedzieć, to będą raczej wiedzieć, o co chodzi. Otóż, jak dobrze pamiętacie, Thunderstruck był poziomem, gdzie na początku mogliście się, że tak powiem, chyba to było tak, że mogliście od razu na prawo skręcić i skoczyć w tą dalszą część poziomu, która tak naprawdę ominęłaby wam 90% właśnie Thunderstrucku.
coś, co jest w sumie dla mnie fajne, bo tak można łatwo zrobić speedruny na dobrą sprawę w takich poziomach, a przynajmniej można było, bo teraz już nie można. No, no trochę szkoda, ale też jestem w stanie to zrozumieć, bo jednak pewnie ludzie reportowali tam albo pisali do Binoxa, że tacy ludzie się okazali cheaterami czy coś i pewnie byli zmuszeni albo sami zobaczyli, że no, o czymś żeśmy zapomnieli, żeby tutaj spaczować, więc hehe, spaczujemy to. No coś w ten deseń, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale strasznie mi się podoba ten gargulec na początku poziomu. To jest, zresztą mówiłem chyba, kiedy nawet oglądałem sobie tego, moją jakby reakcję na Thunderstruck i wiele różnych poziomów, że tam dużo fajnych aspektów graficznych się pojawiło. Chyba nawet o tym mówiłem, kiedy robiłem tą swoją reakcję na te wszystkie poziomy. I tak, dla osób, które by się mnie pytały, czy jakby wyszedł nowy Crash, to czy zrobiłbym podobne filmiki w stylu, że tam, nie wiem, reakcje na to, albo nie wiem, mój komentarz odnośnie tego, tak, zrobiłbym. Zrobiłbym coś takiego, ponieważ przyjemnie mi się to robiło w trakcie, kiedy wychodziły materiały z Nitrofielda. Powiem wam szczerze, że te miesiące, odkąd Nitrofield się pojawił, w sensie wiecie, kiedy pojawił się czerwiec i Nitrofield został, że tak powiem, wydany, to bardzo szybko mi zleciały. Ledwo co pamiętam, jak był grudzień jeszcze 2018, kiedy zrobiłem moją taką pierwszą reakcję na wieść, że Team Racing Remake nadchodzi, kiedy jeszcze nie było potwierdzenia, że to będzie Nitrofield, w sensie, że nie będzie tego podtytułu Nitrofield, to szczerze byłem zadowolony i coraz to bardziej szukałem informacji więcej na ten temat, że tak byłem tym podjarany, że nawet zacząłem ponownie oglądać takich, powiedzmy, weteranów YouTube'owych jak Crystal Fisher oraz Dingo Crash, mimo że Dingo Crash tam nie robił materiałów, chyba nie robił materiałów o Nitrofieldzie, tylko tak jakby sobie trochę przypomniałem o tych twórcach, bo ja za dzieciaka, zanim jeszcze zacząłem YouTube'a, to sporo oglądałem Dingo Crasha, albo potocznie jeszcze zwanego jako Crash Bandy Spyro 12 lub no Crystal Fisher, bo Crystal Fisher bardzo mi, że tak powiem, zaimponował paroma let's playami i stwierdziłem, że hej, to jest nawet spoko twórca, fajnie prowadzi swoje let's playe. No bo na przykład u niego lubiłem oglądać no tam różne serie, no nie tylko Crasha, no wiem, że on fajnie prowadził tego Spyro, fajnie prowadził Daxtera, mimo że ja za Daxterem jako grą tak nie przepadam za bardzo, znaczy jest on bardzo średnią grą, bo jest trochę nudny w moim odczuciu. A co do pozostałych gierek, to nie pamiętam, co tam jeszcze u niego oglądałem. A Canadian Guy to, przyznam się bez bicia, że o Canadian Guy'u dopiero się dowiedziałem w momencie, kiedy pojawiła się ta cała fala z Nitrofieldem, w sensie ten cały hype, jak on zaczął robić te materiały, to tak szczerze przyznam się teraz bez bicia, że o Canadian Guy'u w ogóle nie słyszałem. I dopiero się do nim dowiedziałem, kiedy właśnie powstały te wszystkie materiały z Ceterem na jego kanale, więc... Ale przyznam, że fajnie robi te materiały, nie powiem, że nie. Nie ze wszystkim się of course zgadzam z nim, ponieważ też są rzeczy, które ja uważam, że trochę zwalił jako twórca, w sensie, że tam te nowości o Nitrofieldzie, bo coś tam pamiętam, że było z nim chyba jakaś mini afera związana, o ile dobrze teraz mówię, no mówię tylko co słyszałem, to więc to są też takie informacje, może nie do końca sprawdzone, ale ponoć on o czymś tam wspomniał w jednym z materiałów, że niby tam jakąś swoją spekulację, czy coś on tam powiedział. I potem jednak to, co on powiedział, się nie sprawdziło, ale no mówię. O kurde, ktoś do mnie dzwoni, wybaczcie sekundkę. Jestem z powrotem, wybaczcie za to, musiałem po prostu coś co nieco zrobić, ponieważ zadzwoniono do mnie, ale wracając z moją myślą, no i wydaje mi się, że po prostu z tym wyszła jakaś taka spinka, że on tam chyba miał potem
może nie nieprzyjemności, ale coś było w każdym razie. Tak mi się przynajmniej wydaje, no mówię, dostałem informacje tak jakby, nie wiem czy są one do końca sprawdzone, ale wiem, że miało coś takiego miejsce, że on o czymś tam wspomniał i potem no nie do końca się to sprawdziło. A co do teraz pewnie tematu mikropłatności, bo pewnie jesteście ciekawi, jaka jest moja reakcja. O, czy Pomidor teraz zjedzie w tym momencie mikropłatności? Uwaga, przygotujcie się na rozczarowanie. Nie, nie zjadę tego. I teraz pojawi się takie pewnie większość znaków zapytania, że dlaczego ty nie zjedziesz tych mikropłatności? Czemu ty nie pociśniesz po twórcach, że można kupić na PSN-ie te Wumpa Coinsy za żywą gotówkę? Ponieważ to nie jest coś obowiązkowego, jeżeli ktoś chce, to niech se to kupi, jeżeli ma na to czas i pieniądze i chęci. Ja na przykład jestem taką osobą, która początkowo nastawiała się, że nie chce tego. Potem już mi było wszystko jedno, a sam koniec końców z tego skorzystałem, bo przyznam szczerze, że mam pod pewnym względem lenia, a już teraz miałem pod koniec lenia i nie chciało mi się trochę grindować znowu kasy. Więc dwa razy skorzystałem bodajże z opcji za 21 zł kup na 5000 Wumpa Coinsów i tak też zrobiłem i kupiłem dwa ostatnie wozy. I tak wiem, że teraz się ludzie przyszykują i powiedzą: ha ha ha, co za hipokryta! Bo sam na to na początku narzekałeś, potem było ci to wszystko jedno. No tak, było mi to wszystko jedno, bo stwierdziłem, że hej, ta gra nie ucieknie od tego, że raczej to jest pewne, że mikropłatności dorwą również i tę grę. A z drugiej strony, tak nie żeby coś, ale mam prawo też zmienić zdanie, plus zależało mi na tym, żeby mieć te wszystkie pojazdy. I tak też się stało. I mam wszystkie poza tym całym Le coś tam, może tutaj się gdzieś pojawi nazwa tego. Le Hao coś tam, nie wiem jak to nawet wypowiedzieć, po prostu nie będę się kompromitował i powiem, że nie będę, powiem, że po prostu nie wiem jak to mam powiedzieć. Ale dobra, musiałem teraz przez to, że miałem telefon, to musiałem się, że tak powiem, wyjść z tego meczu, który miał miejsce i zobaczymy gdzie teraz nam, aha, nas wywaliło teraz na Assembly Lane. Szkoda, bo tam był Twilight Tor i mogłem znowu pojechać na Twilight Tor, ale trochę też żygam już Twilight Tor, bo za dużo sobie ostatnio na nim grałem. Nie mówię, to nie jest zła trasa, to nie jest, jakby to powiedzieć, ujmę to tak, Prehistoric Playground i Twilight Tor to nie są złe trasy, bo tak jak powiedziałem, bardzo lubię te trasy. Za ich soundtrack, za ich w ogóle grafikę, za praktycznie wszystko co jest w tym poziomie. Ale co za dużo to niezdrowo, granie na innej trasie po prostu jest nudne. To takie mądrości Michała na dzisiaj. I tak wiem, że te dwie trasy są zainspirowane trasami z Tag Team Racing, ale pozwólcie, że wypowiem jeszcze się na ten temat. Dla mnie Prehistoric Playground i Twilight Tor to są trasy, które bardziej bym ja uznał to, że to są inspiracje Crashem Trójką, bo nie ukrywam, ale dla mnie Prehistoric Playground, mimo że jest zainspirowany tym poziomem, którą widzicie teraz nazwę tego poziomu, to szczerze powiedziawszy, ja bym bardziej uznał, że to jest jakby inspiracja bardziej prehistorycznymi poziomami z Crasha 3, bo tak, jeżeli mam być szczery, stuprocentowo, to tak mi się wydaje. Nie to, że ja ujmuję, ponieważ wiem, że te poziomy 2 mają swoją historię, że to jest inspiracja Tag Team Racing, ale nigdy bym nie powiedział, że to jest inspiracja Tag Team Racing, tak szczerze. I nie, to nie jest tak, że o Jezu, ponieważ pewnie nie lubi Tag Team Racing, tylko po prostu dla mnie wyglądają bardziej jako poziomy z Crasha 3, tak szczerze. I chyba mam prawo powiedzieć swoje zdanie pod tym względem, że dla mnie to są bardziej poziomy podobne do Crasha 3 niż do Tag Team Racing. Ale to, że swoją drogą Crash Tag Team Racing jest średnią grą, to tak, potwierdzam to, ponieważ nie to, że jest to zła gra, ale dla mnie osobiście Tag Team Racing jest trochę słabym połączeniem platformówki i wyścigówki. Znaczy, nie mam nic do tego, ale trochę to źle zostało zrobione. Ale to moje zdanie. Ja bardzo hejciłem mocno Happily Ever Faster, bo nie lubiłem tego świata. I w sumie nie lubię do teraz, więc nic się nie zmieniło na przestrzeni tych dwóch lat, bo jak zrobiłem let's play, to też hejtowałem tam.
Happily Ever Faster. Chyba. Znaczy, bądźmy sobie szczerzy, ale nie pamiętam, co ja tam 2 lata temu mówiłem, no bo kto normalny pamięta to, co mówił w tamtych filmach. Znaczy są osoby, które pewnie pamiętają co nieco. No ja jestem, należę do jedną z tych osób. Tfu, źle to zdanie złożyłem. Należę do jednej z tych osób, która raczej nie pamięta, co mówiła te ileś lat temu, a jak coś mówiła takiego, powiedzmy, pozytywnego, to może do tego czasu zmieniła swój pogląd. Tak jak na przykład moim błędem było chwalenie wtedy The Raft of Cortex, kiedy robiłem Let's Play, że o Jezu, jaki The Raft of Cortex nie jest świetny. Znaczy, mówię, moje poglądy się zmieniły, ponieważ zagrałem sobie dużo w Crasha 3 i tak stopniowo u mnie to zaczęło spadać, że hej, The Raft of Cortex, no, nie jest tak świetną grą, jaką mówiłem niejednokrotnie, że hej, polecam wam zagranie. Znaczy, polecać dalej polecam, żebyście się zapoznali z tą grą, ale sądzę, że część osób może mieć podobne zdanie, że ta gra za dużo plagiatuje z Crasha 3. I tak poruszyłem ten temat znowu po raz setny. Ale no, jak to mawiają pewni ludzie, zawsze musi być ten powód do przyczepienia się do The Raft of Cortex. No po prostu zawsze musi być, sorry. I tak, żeby nie było, to jest mem w tym momencie robiony przeze mnie. W sensie takie typowe przyczepianie się do The Raft of Cortex. Ale styl, sądzę, że ta nowa gra z Crashem, mam nadzieję, że będzie takim hitem, że dosłownie, że naprawdę nie zawiodę się na tej gierce. Znaczy, wiem, że póki co gówno wiemy na ten temat, no bo nie ma nigdzie żadnych zapowiedzi ani nic, ale boję się i mam pewne obawy, że coś może pójść nie tak i chyba to jest zdrowe myślenie niż zapewnianie się, że hej, to jest Activision! Activision nigdy nic złego nie zrobi! Ponieważ Activision zrobiło parę rzeczy dobrze, to wymazujemy kompletnie to i wymazujemy kompletnie jakby jakiekolwiek, nie wiem, wymazujemy jakiekolwiek, mam to na końcu języka. Jakiekolwiek obawy, że Activision coś spieprzy. Bo ja na przykład mam z tyłu głowy, że hej, może coś kiedyś pójść nie po naszej myśli i dostaniemy jakąś gównianą grę. I na przykład ja osobiście uważam, że to jest coś, z czym niektórzy się ze mną nie zgadzają i mają do tego święte prawo, ale ja na przykład jestem w stanie zaryzykować i stwierdzić, że jak dla mnie Crash, gdyby dostał, tak jak już niejednokrotnie wspominałem, jakiś jeszcze jeden remake, to uważam, że gdyby remake był zwalony, w sensie w takim sensie, że Activision, nie wiem, coś by spieprzyło w nim, to nie byłoby takiego większego echa, gdyby Activision spieprzyło nową grę z Crashem. Że na przykład gra nowa z Crashem okazała się niewypałem, bo sądzę, że gdyby remake jakiejś gry byłby, nie wiem, gorszy nawet od pierwowzoru, bo wyszedłby gorzej, to nie byłoby aż takiego echa i aż takiej dramy niż nowa gra, która by na przykład spowodowała krapa. Bo na przykład mogę dać tu przykład w jednym zdaniu, ale trudno, już polecę z moją myślą, żeby nie zapomniał. Przykład Sonic 06. Tak, okej, okay, może to być słaby przykład, bo haha, Sonic nie był dla niektórych jedną z lepszych serii, ale ja na przykład jestem też dużym fanem Sonica i przykładowo sądzę, że gdyby Sonic wtedy dostał, powiedzmy, jakiś remake, nie mówię, że miał dostać, ale gdyby wtedy dostał i przykładowo tamta gra, taki remake okazałby się niewypałem, to nie byłoby aż takiego wielkiego zniechęcenia, jakie jest teraz do Sonic Teamu i Segi z każdą nową grą, bo ludzie mogą mieć z tyłu głowy, że nie wiem, nowy Sonic będzie drugim Soniciem 06, mimo że ja lubię bardzo Sonica 06 pomimo jego wad. I sądzę, że z Crashem byłoby podobnie, że jakby powstał jakiś remake w latach 2020-2021, to szczerze, gdyby remake został zwalony w jakiś sposób, to nie byłoby takiego wielkiego echa jak na przykład nowa gra, która by została spieprzona.
To byłoby pewnie ogromne echo, bo wtedy byłoby, że aaa, Crash od początku jest gównianą serią, mam rację, haha, miałem rację, że Crash jest gównianą serią, a wy jeszcze się łudziliście, że Crash wróci do swojej zarąbistości. No między innymi o takich też osobach mówię, co tak mówią, bo tacy się zdarzają. Ale pamiętajcie, to jest moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać. Ja wyrażam swoje zdanie, bo mam do tego święte prawo. I chyba to będzie koniec, albo znając życie, ja się tak rozgadałem, że będzie czarny ekran, więc... To by było na tyle z tego let's playa. Tutaj pod koniec zobaczycie jeszcze ciekawą rzecz, którą dla was przygotowałem. Ja się za ten czas żegnam. I tutaj będziecie mieli jakby... No, zakończenie tego Oxide Story. Więc mogę w dużym skrócie powiedzieć, że wszyscy bossowie, którzy brali udział w tej serii pokroju Reaperu, Papu Papu, Komodo Joe oraz Pinstripe, właśnie doprowadzili do tego, że Oxide z tej planety zrobi jeden wielki parking. Jesteście z siebie zadowoleni, debile? Jesteście z siebie zadowoleni, debile? No, mam nadzieję, że nie, ponieważ w tym momencie to Ziemia stanie się wielkim, gigantycznym parkingiem. Dzięki. Naprawdę dzięki. Dzięki wam. Crash będzie mógł teraz w tym momencie służyć Oxide'owi i wszyscy po prostu... No nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądać. Elo i do zobaczenia.